Partnerzy odcinka Latinet. I z okazji zbliżającego się Black Friday postanowiłem coś przygotować. Dzisiaj zestawienie sprzętów do ładowania. Wszystkie sprzęty z firmy Platinet, jakie ostatnio przetestowałem, zrobiłem zestawienie i tutaj Wam teraz po kolei pokażę. Mamy tu od najtańszych 22 kW stacji za 999 zł, potem 11 za 999, 7,4 za 799 zł, z 4 końcówkami, 7-metrową za 1800 zł, z 6 końcówkami do 16 kW za 2500 zł i na końcu wallbox za 1500. Ale jak to wszystko tu pokrótce wygląda? Więc tak, wchodzimy sobie na stronę Platinet. Tu oczywiście wszystkie linki będą w opisie i widzimy cenę 1299. Dodajemy sobie do koszyka, naciskamy złóż zamówienie i teraz wpisujemy kod rabatowy. Kod rabatowy to jest na prąd, czyli na prat 999 w przypadku tego produktu. Naciskamy sobie tutaj i zaraz już zobaczymy poprawioną cenę, czyli mamy 999 zł, rabat 300 praktycznie zł. Czym charakteryzuje się ta stacja przenośna? Wszystko pokazałem w tym teście. Także mamy tutaj pełny test. Ten link do testu też będzie na kanale. Można będzie sobie tutaj zobaczyć, jak to wygląda, jak testowałem i wszystkie o tym informacje. I teraz krótki rzut oka na tabelę ładowania i krótkie wytłumaczenie, dlaczego uważam, że jak ktoś ma taką możliwość, niech zainwestuje raz a dobrze, niech kupi jakąś stację ładowania 22 kW i będzie miał święty spokój raz na zawsze. Oczywiście przypominam o zabezpieczeniach przedlicznikowych minimum 32 A i przewodach minimum 6 mm2. Natomiast już za niecałe 1000 zł można mieć urządzenie o mocy 22 kW i oczywiście można do tego podpiąć dowolne auto z dowolnie słabszą ładowarką pokładową. Ale co ważne, nieważne czy to będzie ładowanie jednofazowe, dwufazowe czy trzyfazowe, to 99,9% samochodów będzie się ładowało z pełnymi mocami. Jeśli będzie miała ładowarka pokładowa 22 kg, to będzie 22 kg. Jeśli będzie jednofazowa 7,4, będzie 7,4. Jeśli będzie dwufazowa 7,4, to też będzie 7,4. Jeśli będzie trzyfazowa 11, to łyknie 11. Także kupując 22 kW stację przenośną ładowania, macie ogarnięte i możecie ten film wyłączyć. Macie już święty spokój. Natomiast jak ktoś jest zainteresowany jeszcze innymi ciekawymi sprzętami, które mają troszkę więcej możliwości, albo są bardziej dopasowane, mniej uniwersalne, no to zapraszam na dalszą część filmu. I tu przechodzimy płynnie do kolejnego urządzenia. To jest wersja 11 kW, cena jest dokładnie ta sama, jak piszemy kod rabatowy. No i mamy wszystko to samo, tylko po prostu krótsze kable. Następnie przechodzimy do urządzenia jednofazowego o mocy 7,4 kW. Tutaj mamy cenę po rabacie. Tu jest kod rabatowy, z tego co pamiętam, na prąd 2024, wszystko macie oczywiście w opisie. Mamy niecałe 800 zł i tu mamy stację, no, która będzie mogła pracować w zakresie jednej fazy i tutaj z mocami od 1,8 do 7,4 kW. No i kolejnie mamy troszkę ciekawsze sprzęty, bo mamy taki sprzęt, który ostatnio testowałem. On tutaj wychodzi po rabatach, zaraz sprawdzę. On kosztuje 1839 zł po rabatach i uważam, że to jest bardzo ciekawa propozycja, bo mamy tutaj sprzęt i mamy w komplecie 4 końcówki. Mamy dużą siłę, małą siłę, mamy jednofazowe ładowanie do 7,4 kW, czyli 32 A końcówka tutaj i mamy końcówkę do ładowania ze zwykłego gniazdka. To jest taki najfajniejszy, myślę, w cenie poniżej 2000 zł sprzęt, którym no, naładujemy auto na wszelkich wyjazdach, kempingach, no, gdzie będzie tylko trzeba. No i mamy tu też, tak samo jak w przypadku pierwszego urządzenia, które polecałem, 22 kW mocy ładowania. Więc żaden kłopot nie będzie tutaj naładować dowolne auto z dowolną hybrydę plug-in z pełną mocą. To mamy kolejny produkt. Tu oczywiście mamy test tego urządzenia, bo ja to urządzenie testowałem, także macie tutaj możliwość sobie obejrzenia, co i jak, dokładnie jak to działa, jak to się sprawdza. Przechodzimy do kolejnego sprzętu. Mamy tutaj coś, co używam sam od 2 lat i wożę to na wszystkie wyjazdy. Mamy coś podobnego jak przed chwilą. 4 w jednym, natomiast tutaj mamy 6 w jednym. Stacja po rabacie kosztuje troszkę ponad 2,5 tysiąca złotych i mamy tutaj już końcówkę do dużej siły, małej siły, jednofazowe 16 i 32 amperowy wtyk, mamy wtyk do zwykłego gniazdka oraz wtyk angielski. Do tego tutaj urządzenie nam potrafi zliczać kilowatogodziny i potrafi na jednej fazie puścić 32 A, więc 7,4 kW, a przy trzech fazach maksymalnie 16 kW. Także też uważam, że bardzo uniwersalne urządzenie, do tego 7-metrowe, długi kabel. No i tutaj też jest film, w którym
generalnie opowiadam o całym tym sprzęcie. Testowałem to, używałem. Zresztą ten sprzęt był z nami w Chorwacji. Jak ktoś dobrze ogląda, to to widział. Tutaj po pierwszych miesiącach po teście po prostu opowiadałem, co to urządzenie potrafi. Tu akurat na zdjęciu Nissan Ariya, który wtedy testowaliśmy i właśnie 7,4 kW jednofazową ładowarkę miało i wtedy tak się ładowaliśmy. Przechodzimy do kolejnego urządzenia, to jest Wallbox. Co nam daje Wallbox? Generalnie to jest Wallbox o mocy 11 kW. Jego cena to niecałe 1600 zł z kodem rabatowym na prąd 2024. I mamy tu możliwości ładowania się z mocami do 11 kW, przy czym tu jest przy ładowaniu trzyfazowym. Wallbox ma wbudowany kabel 7-metrowy. No a co jest przewagą tego Wallboxa? To, że mamy do niego aplikację i to jest w tym zestawieniu jedno urządzenie z aplikacją, gdzie możemy sobie tam płynnie regulować mocami ładowania, mamy pełne statystyki. Ma to urządzenie OCPP, czyli można go podłączyć do jakiejś sieci ładowania. No, jest jakaś kontrola nad tym, może być to wykorzystywane choćby w hotelu, bo będziemy widzieć, ile dany klient zużył energii elektrycznej. Możemy mu też takie ładowanie zdalnie uruchomić, zdalnie wyłączyć. Także ciekawa propozycja i tutaj też jest dokładnie to samo urządzenie, tylko bez kabla, też było testowane. No i to wszystko macie tutaj w tym filmie, tu akurat testowaliśmy wersję bez kabla. Akurat jeśli pamiętam, to było w Kościelisku. Także jest tych sprzętów troszkę. No i dzisiaj myślę, że dzięki temu filmowi poznacie wszystkie naraz. No i będziecie mieli pod jednym filmem cały komplet, wszystkie linki, wszystkie testy i wszystkie kody rabatowe. Dajcie znać, jeśli ktoś używa, to niech się podzieli tutaj swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Będę wdzięczny, bo myślę, że naprawdę ciekawe, ciekawe sprzęty i myślę, że w takich cenach, że tutaj w Pratinecie to Black Friday macie w zasadzie na stałe. Na ten moment wszystkie kody rabatowe działają i na pewno do końca listopada działać będą. Czy dalej? To nie wiem. Pewnie tak. Naprawdę za rozsądne pieniądze można kupić całkiem fajne sprzęty. Mamy tutaj oczywiście z pełną polską gwarancją, z certyfikatami. No zresztą wszystko sobie tutaj poczytacie. Wszystko jest w opisie tych produktów. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Wodoodporność urządzeń do ładowania. I praktycznie rzecz biorąc, ja nie spotkałem się z urządzeniem, które jest naprawdę wodoodporne. Zazwyczaj mają normę IP55 lub IP67. Tutaj te najtańsze, które dzisiaj pokazywałem, mają właśnie IP55. I tutaj jeśli jakaś tam kropla deszczu spadnie, to się nic nie stanie. Natomiast na pewno nie można na ulewie tego ładować, położyć do kałuży, no bo to urządzenie ulegnie awarii. Także pamiętajcie, żeby gdzieś tam, nie wiem, podłożyć urządzenie pod samochód i położyć na cegle, powiesić na ścianie, schować pod dachem. No trzeba tak zrobić, żeby po tym urządzeniu nie lało. Jeśli mamy IP67 w przypadku tych droższych urządzeń, no to tutaj też nie będzie wielkiego problemu, jeśli to będzie krótko trwałe, bo mamy do 30 minut. I do 1 metra, czyli co? No ale auto będzie ładować przez kilka godzin i jeśli to będzie leżało w kałuży, no to woda może wniknąć. Także tutaj raczej w przypadku wszelkich urządzeń radziłbym tak, żeby po tym po prostu nie lało, żeby to w kałuży nie leżało. Z ciekawostek jeszcze napisałem tutaj dla Was IP68 i IP69K. No i w zasadzie gdyby się udało takie urządzenia spotkać, no to tu już bym był bardziej spokojny, natomiast chyba dopiero przy IP69K. Czy ktoś kiedyś takie urządzenie do ładowania spotkał? Ja nie. Jeśli ktoś spotkał, niech da znać w komentarzach. Natomiast ja ogólnie wyznaję zasadę, że tego typu urządzeń nie można zamoczyć. Pojedyncze krople nie zrobią szkody, natomiast jakieś długotrwałe już tak. A ładowanie, jak wiecie, no raczej nie ładujemy w 5 minut, tylko zostawiamy samochód na noc. Jak będzie całą noc lało, no to na rano może być problem. A ja jak zawsze na koniec wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Hej!